Very happy to be once again with you here tonight. Bardzo się cieszę, że mogę znowu być między wami dzisiaj wieczorem. And bring with me a lot of greetings of the dear brothers and sisters at home with Rüdiger. Razem z Rüdigerem przywozimy wiele pozdrowień stamtąd, skąd przyjeżdżam. A lot. Mnóstwo. We had wonderful Bible readings. We've had wonderful Bible readings about the confession of Daniel. Mieliśmy, przeczytaliśmy taki miły fragment na temat wyznania Daniela. And how Elihu answered the problems of Hiob, Job. I tak jak i też jak Elihu odpowiedział na te problemy Joba. And I can ask a question. Czy mogę zadać pytanie? What was the biggest accident in church history? Do you know that? Czy wiecie, jakie było największe wydarzenie w historii Kościoła? For example, you could say, Caesar, Constantine, for example. Because he brought the established church. Czy to było za Cezara Konstantyna, który Kościół jakby uczynił jako religię państwową, po prostu postanowił. You could say, okay, that maybe the adoration of the Virgin or the adoration of pictures in the church. Czy to jest ta? Or the saints? Czy to byłoby oddawanie czci obrazom? Czy świętej Marii, chyba chodzi ten wypadek, czy wydarzenie jako w sensie negatywnym. But the greatest accident in church history was... Ale jednak największym tym wypadkiem w historii Kościoła było... As it is always in every relationship, also the greatest accident in marriage life. Tak jak i teraz jest, aż do tej pory, i także jest to największy wypadek czy nieszczęście w małżeństwie. The greatest accident in good relationships between friends. To jest też i najgorsza rzecz, która może zdarzyć się pomiędzy przyjaciółmi. When we lose our first love. Kiedy stracimy naszą pierwszą miłość. We have said that the Lord in the prayer, I think it was, right? Słyszałem to w modlitwie. And when you see that word in Revelation chapter 2, i widzimy to w Księdze Objawienia w drugim rozdziale, że Duch Boży używa bardzo interesującego wyrażenia. For example, the new Volkswagen comes, kiedy, na przykład, kiedy wychodzi nowy Volkswagen or new Mercedes, albo nowy Mercedes, it doesn't matter. Nieważne. Then you will see the first one. Or the placards, so to wtedy zobaczycie tego pierwszego, tego, który jest jako prezentowany. S number 34, the new one. Czyli ten jakiś tam jego symbol. And first of all, you see only this one. Czyli na początku widzicie tylko tego. And that is a prototype of all the others will follow. I to jest ten taki prototyp, ten pierwszy, za którym idą wszystkie następne. And the Lord used that word in a Revelation chapter 2. I w objawieniu w drugim rozdziale Pan używa właśnie tego słowa. When he says, you have lost your first love. Kiedy mówi, straciłeś swoją pierwszą miłość. He used the word protos. Czyli to i tam jest to słowo protos. And he wants to show us, I cannot accept second love. Czyli mówi nam, nie mogę zaakceptować czy przyjąć drugiej miłości, tej kolejnej. Because there's only one kind of love. Ponieważ jest tylko jeden rodzaj miłości. You understand it? Rozumiecie to? It is so easy. To jest bardzo proste. Also in our relationships we have. Także w naszych związkach, kontaktach mamy to. It was my desire to speak with you today, tonight. Jest to moim pragnieniem, żeby dzisiaj o tym właśnie z wami porozmawiać. Of the book of the Bible, what is called the Song of Songs. Na temat księgi w Biblii, która nazwana jest pieśnią nad pieśniami. You know this word, Lord of Lords. Znacie to wyrażenie z Pan Panów. You know the word King of Kings. Król królów.
Lord will show you there's only one Lord who is really worthy to call Lord or called King. I to jest tylko jeden oczywiście, którego można nazwać Pan lub Król. And so the Lord will show us the Hebrews call this book in the Old Testament Song of Songs. Lord will show us that there's only one song is worthy called song. I Pan nam to pokaże, że tylko jedna pieśń może być nazwana pieśnią nad pieśniami. And we read some verses from that book. I przeczytamy kilka wierszy z tej księgi. You see, I'm not a teacher of the Word of God. Wiecie, ja nie jestem nauczycielem Słowa Bożego. So I only will touch some verses. Więc tylko tak troszeczkę dotknę niektórych wierszy. And will give you an impression of what I found for myself. I takie wrażenie chciałbym wam przekazać, które sam dla siebie znalazłem. Because it is very interesting when you read this book. Ponieważ jest to bardzo ciekawe, kiedy czytacie tę księgę. You will say and will ask yourself, to whom speaks the Lord? Kiedy możemy zastanowić się, do kogo Pan mówi? We want to read some verses. I przeczytajmy kilka wierszy. Chapter 1, verse 1 to 7. Pierwszy rozdział od 1 do 7. Niech mnie pocałuje pocałunkiem ust swoich. Ach, Twoja miłość jest słodsza niż wino. Wyborna jest wonność Twoich olejków, Twoje imię jak najlepszy olejek do maści. Dlatego miłują Cię dziewczęta. Pociągnij mnie za sobą. Pobiegnijmy. Wprowadź mnie, o Królu, do swoich komnat, abyśmy mogli się radować i weselić Tobą. Upajać się Twoją miłością bardziej niż winem. Słusznie Cię miłują. Śniada jestem, lecz piękna. O, córki jeruzalemskie, jak namioty Kedaru, jak zasłony Szalma, nie patrzcie tak na mnie, że śniada jestem, że opaliło mnie słońce. Synowie mojej matki rozgniewali się na mnie, kazali mi pilnować winnic, lecz nie ustrzegłam swojej własnej winnicy. Powiedz mi Ty, którego miłuję, moja dusza, gdzie pasiesz swoje stada, gdzie postój wyznaczasz w południe, abym nie musiała błąkać się wśród stad Twoich towarzyszy. Then in verse 8, only this verse, the beloved answers. I tutaj w 8 wierszu ten oblubieniec odpowiada. Jeżeli tego nie wiesz, I read it, yes? Yes. Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet, to idź śladem owiec i paś swoje koźlęta przy szałasach pasterzy. Chapter 2, verse 8, the bride also says some words, only this 8 verse. I w 8 wierszu 2 rozdziału oblubienica mówi: słuchaj, to mój miły, oto idzie on, wspina się po górach, skacze po pagórkach. In chapter 3, 1. I w 3 rozdziale 1 wiersz, ona go szuka. Na moim łożu szukałam w nocy tego, którego kocha moja dusza. Szukałam go, ale go nie znalazłam. In chapter 3, 5, she speaks to the surroundings of the daughters of Jerusalem. I w 3 rozdziale 5 wiersz mówi do innych kobiet w Jeruzalemie: zaklinam was, córki jeruzalemskie, na gazele albo na łanie polne, nie budźcie i nie płoszcie miłości, dopóki sama nie zechce. And in verse chapter 4, 1, the bridegroom says something about her, only this one verse. I 4 rozdział, 1 wiersz, kiedy oblubieniec mówi coś o oblubienicy. O, jakże jesteś piękna, moja przyjaciółko. O, jakże jesteś piękna. Twoje oczy są jak oczy gołębic spoza twojej zasłony. Twoje włosy jak stado kóz, które schodzą z gór Gileady. Chapter 5, verse 2. 5 rozdział, 2 wiersz. Drugi wiersz 5 rozdziału. Ja spałam, lecz moje serce czuwało. Słuchaj, to mój miły puka. Otwórz mi, moja siostro, moja przyjaciółko, moja gołąbko, bez skazy. In verse 8, she also once again speaks to the daughters of Jerusalem about her beloved. I znowu tutaj w 8 wierszu tego 5 rozdziału mówi do innych córek jerozolimskich o swoim miłym. Zaklinam was, córki jeruzalemskie, gdy spotkacie mojego miłego, czy wiecie, co mu macie powiedzieć? Że jestem chora z miłości.
And in verse 10, the following verse is only this one. She speaks to them about her beloved. I w 10 wierszu 5 rozdziału ona mówi do nich o swoim umiłowanym. Mój miły jest jasny i rumiany, wyróżnia się wśród 10 tysięcy. And in chapter 8, i w 8 rozdziale we read something about love, first 6 and 7. 6-7 wiersz. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu, jak obrączkę na swoim ramieniu, albowiem miłość jest mocna jak śmierć, namiętność albo gorliwość twarda jak Szeol. Jej żar to żar ognia, to płomień Pana. Wielkie wody nie ugaszą miłości, a strumienie nie zaleją jej. Jeśli by kto chciał oddać za miłość całe swoje mienie, to czy zasługuje na pogardę? In verse 8, it is the sister, the little sister, is described as one who is not developed in age. Am I to read? Yes. I ósmy wiersz jeszcze. Mamy małą siostrzyczkę, która jeszcze nie ma piersi. Co mamy zrobić z naszą siostrą w dniu, gdy się o niej mówić będzie? And only some examples we have read about this Song of Songs. Tylko kilka przykładów wierszy, żeśmy przeczytali z tej pieśni ponad innymi pieśniami. And you will ask me why this love story is in the Bible. I możecie mnie zapytać, dlaczego ta historia miłosna w ogóle jest w Biblii. There is a man who loves a woman. Jest pewien mężczyzna, który kocha kobietę. And they cannot come together, it seems so when you look at that. I tak się wydaje z tych miejsc, że oni po prostu nie mogą się zejść. So, is it really the word of God? Czy to naprawdę jest Słowo Boże? The old Hebrews, they forbade their own children until the 13th year do not read that book. W starzy, czy w dawnych czasach, in the Middle Ages. W średniowieczu, Hebrajczycy, że Żydzi zabraniali aż do 13 roku życia czytać tę księgę. Because they are so things it's a bit slippery, it's not so easy to understand all. Że są pewne miejsca w tej księdze, które wydają się takie niestosowne. I have a translation, an old translation, and you can read in the headline that is the love of Christ for the church. Mam takie tłumaczenie Biblii, w którym jest to taki nagłówek nosi miłość Chrystusa do Kościoła. Is there also a headline here? No. In our Bible, not. Maybe an old version. Yes. So what is the meaning of that? Before we can have something for our own souls, we have to understand what God needs with that when he speaks. A więc zanim coś z tego weźmiemy dla siebie, to musimy też i to sobie wyjaśnić właściwie, dlaczego, co ta księga, jakie ma znaczenie, po co Bóg ją kazał napisać. We have to remember that this is a whole story about love of a bridegroom to the bride. I cała historia tej księgi jest to miłość oblubieńca do oblubienicy. And you, of course, you are very clear to the Bible. You will say, okay, the bride is the church. A więc możemy śmiało powiedzieć, znając Biblię, ta oblubienica to Kościół. And so it stays in the headline of my Bible. To jest tak, jak jest nagłówek w mojej Biblii. But when you read Ephesians, for example, chapter 3, we want to have a look. Ale kiedy przeczytamy list do Efezjan, chapter 5. 3. Many, not 5, but in that way, that it was a mystery. And it was hidden in former times. Verse 5. Trzeci rozdział listu do Efezjan, piąty wiersz, jest mowa o tajemnicy Chrystusowej, która nie była znana synom ludzkim w dawnych pokoleniach, a teraz została przez Ducha objawiona Jego świętym apostołom i prorokom. So it makes it a bit difficult to bring the church in it. A więc widzimy, że to troszkę nastręcza problemów, żeby włożyć Kościół do tej księgi. Yeah, but when I speak about church,
I mean those who believe in the Lord Jesus Christ as their Savior who died for them on the cross. Kiedy mówię na temat Kościoła, to mam na myśli tych, którzy uwierzyli, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem i umarł za ich grzechy na krzyżu. We'll see that later. Później to zobaczymy. But first we have to ask ourselves, to whom the Lord speaks. Ale najpierw zapytajmy się, do kogo Pan mówi. He kisses me with the kisses of his mouth. Niech pocałuje mnie pocałunkiem ust swoich. And then the bride shows herself. I am black, but beautiful. Beautiful, yeah. Fine. I piąty wiersz, śniada jestem, czy też akurat po niemiecku jest chyba czarna, czy ciemna, lecz piękna. We have to realize that God has a connection with his people Israel. Bóg ma pewien związek, czy więź z ludem izraelskim. And I will show you that in Jeremiah chapter 3, I hope so. Chciałbym to pokazać w księdze Jeremiasza, trzeciego rozdziału. Chapter 2. Drugi rozdział. Verse 2 in the middle. I remember the time of your youth, the love of your bridal. Jeremiasz, drugi rozdział i drugi wiersz troszkę dalej, po dwukropku. Tak mówi Pan. Pomnę na miłość Twojej młodości, na uczucie czasu Twojego narzeczeństwa, gdy chodziłeś za mną na pustyni w kraju nieobsiewanym. So the Lord saved his people from Egypt. A więc Bóg zbawił, uratował swój lud z Egiptu. And he remembers his bridal love to himself in that passage of Jeremiah. I ten fragment właśnie z Jeremiasza przypomina tę miłość, którą miał do swego ludu. But not long afterwards there came in the false gods. Ale niedługo po tym oni zwrócili się do obcych bogów. It was a calf. The children remember what kind of material was this calf? Pamiętacie, czy może dzieci pamiętają ten cielec, czy ten cielec, który z jakiego materiału był zrobiony, który oni kiedy wyszli z Egiptu. Remember? Chłopcy, pamiętacie? Zrobili tego cielca za czasów Mojżesza. Tak. Jest. Prawda. Golden calf. Złoty cielec. This law was not given and the first of the law was broken. Jeszcze jakby zakon nie był nadany, a już jakby to pierwsze przykazanie zostało złamane. And more Israel sinned. I Izrael grzeszył coraz więcej. And on the side of the living God they put a lot of gods. I oni jakby obok Boga bardzo wiele fałszywych bogów postawili. And the kingdom, they brought the kingdom and the kingdom divided. Ich królestwo zostało podzielone. Until the whole nation was set aside. Aż cały naród został wzięty do niewoli. And the whole history of Israel will continue. That is what the Bible, what the Lord teaches us in that passage here. That the history will continue. Co w tym fragmencie możemy przeczytać, to jest to, że jakby historia idzie naprzód. But Christ, the bridegroom, wants to get a new affection of the heart of the bride. To widzimy w to, że Chrystus, że Chrystus chce jak gdyby swoją miłość objawić do oblubienicy. Because that he is the bridegroom, that is clear. To jest jasne, że to on jest tym oblubieńcem. You have a good example in Old Testament in the times of Joseph. Mamy dobry ten przykład za czasów Józefa w Starym Testamencie. Joseph wanted to reveal himself to his brothers. Józef chciał objawić się swoim braciom. But they are so far away that they don't realize that that is Joseph. Ale oni byli tak daleko od niego, że nie zdawali sobie sprawy, że to jest Józef. And so he handles with the consciences of this his brothers. I więc on jakby zajął się sumieniami swoich braci. And sometimes the brothers mean, oh, this region of Egypt, he is so high person, but he is so kind to us.
I oni właśnie zastanawiali się nad Józefem. On był takim wielkim człowiekiem, ale był dla nas taki miły. And sometimes he's very strong and hard against them. I a znowu kiedy indziej był taki bardzo srogi wobec nich. And that is what you can see here. To jest to, co możemy tutaj znaleźć. In chapter 5 verse 4. W 5 rozdziale i 4 wierszu. She opened his beloved. On otworzył drzwi, wsunął rękę. Szósty wiersz, przepraszam. Otworzyła mojemu miłemu, lecz mój miły już odszedł, znikł. And the bride was confused. I była ona zrozpaczona z tego powodu. What the bridegroom is doing. Co ona ma uczynić? And I, when we had this discussion about the Bible, kiedy in our meeting, Bible reading, w czasie naszego spotkania na rozważanie Biblii mieliśmy taką rozmowę. I made some remarks also that it sometimes could happen that we are not clear in our position to the Lord. Że czasem podałem taką uwagę, że czasem nie zdajemy sobie sprawy z naszego miejsca, jakie zajmujemy przed Bogiem. Normally, if you belong to the bride of Christ, you know that. Normalnie jest tak, że jeśli należysz do oblubienicy Chrystusa, to wiesz o tym. Because in the New Testament there is not such an assurance than it is here in that way. Nie ma żadnej niepewności w Nowym Testamencie co do tej sprawy. If you belong to the bride of Christ, there is full assurance. Jeśli należysz do oblubienicy Chrystusa, masz całkowite zapewnienie. But sometimes you are in such an unsure situation that you are not sure. Do I belong to the Lord? Ale czasem możecie się znaleźć, czy możemy się znaleźć w takiej sytuacji, że mamy taką niepewność, czy należę do Pana, czy nie. After these words, young man came to me. I kiedy to powiedziałem, to pewien młody człowiek podszedł do mnie. I mówi do mnie: Harald, ja czasem czuję się w taki sposób. I mówi: no, musimy o tym porozmawiać. Zaprosiłem go do domu. And we started asking the Bible what the Bible's teaches about assurance of faith. Harald wspomniał, że znam go akurat, bo to był chłopak, który był chętny do tłumaczenia, kiedy byłem akurat w Berlinie, byliśmy razem na zgromadzeniu. Więc jeszcze raz zaczęliśmy rozmawiać na temat pewności zbawienia, czy zapewnienia, jakie Pan nam daje. He wanted to give something from his energy for the work of to the work of Christ. To sustain the work of Christ. A więc on chciał jak gdyby iść takim swoją siłą dla Pana. And we read Ephesians chapter 2. I przeczytaliśmy Efezjan 2 rozdział. Nothing with our works. Że to nie z naszych uczynków. All through grace. Wszystko z łaski. Not that we have something to boast. Że nie ma też się czym chlubić z naszej strony. And he, I see him today sitting there. Writing all in his small. Do dzisiaj go widzę, jak siedział i notował. And then we spoke about Romans chapter 8. I wtedy porozmawialiśmy na temat Rzymian 8 rozdział. And after that we prayed together. Potem razem się modliliśmy. And he had his heart was full with the supplication for the whole family of his. I w jego serce, znaczy tak można rozumieć, w tej modlitwie to wypłynęło, wstawiało się za jego rodziną. Some weeks later I heard him praying in the assembly meeting. I kilka tygodni później słyszałem, jak modlił się w zgromadzeniu. And he said, thank you, Lord. I powiedział: dziękuję Ci, Panie, that our salvation is not through our own efforts and our own work, że nasze zbawienie nie jest z naszych wysiłków, z naszej siły, but only through grace. Ale tylko z łaski. He wanted to do nothing for them because he had realized all his grace through what the Lord did on the cross. I już jakby zdał sobie sprawę, że nie musi się o to starać, ale że to wszystko jest darem Bożym. But that is a totally another situation as we have here. To jest kompletnie inna sytuacja, którą mamy tutaj w Pieśni nad Pieśniami. This bride is not sure of the affection of the bridegroom.
ta oblubienica nie jest pewna miłości czy uczucia oblubieńca. But she loves him. Ale ona go miłuje. And we can say that this bride in that way is the remnant in Israel. I możemy w tym właśnie to zauważyć i to tak zrozumieć, że tą oblubienicą jest ta resztka, wierząca resztka Izraela. She says to herself, I am black. Ona mówi do siebie, jestem śniada. Because the sun burned me, verse 6. Chapter 1, verse 6. W pierwszym rozdziale, szósty wiersz, jestem śniada, opaliło mnie słońce. Now we can ask you, why did the sun burn her? Dlaczego ją opaliło słońce? Maybe she had sufferings. Może miała cierpienia. And when you read the story of Israel, you will read that it is a story of sufferings. Jeśli czytamy historię Izraela, to widzimy, że jest to historia cierpienia. But this story, what we have here, is until now not fulfilled. Ale to, co mamy tutaj, co, o czym czytamy teraz, to jeszcze jest słowo, które się nie wypełniło. I remember a canton of the Jewish Jewish church. Ja, synagoga. Synagoga, thanks. Pamiętam kantora z żydowskiej synagogi. And this cantor was a really polite and a kind man. I był to bardzo miły, uprzejmy człowiek. And he brought his declaration for income tax. I akurat przyniósł do mego biura swoją deklarację podatkową. And I said to him, sir, my grandmother, she likes your singing in radio. I, she was very famous in Berlin. I akurat jest to ktoś znany w Berlinie i powiedziałem do niego, że moja matka bardzo lubi słuchać pańskiego śpiewu. And we spoke about some passages of the Bible. I wtedy porozmawialiśmy na temat niektórych miejsc z Biblii. And he gave me some of the music he made. Dał mi też w prezencie muzykę, którą skomponował czy nagrał. And then I gave him a book of how the Christians see the story of Israel. I dałem mu też, ja mu dałem książkę na temat Izraela z chrześcijańskiego punktu widzenia. When he read this book, he was deeply convinced about what of the insight the brother had in. I kiedy ją przeczytał, był pod wrażeniem tego, że pisarz tej książki mieli bardzo głęboki wgląd w ten temat. And he ordered the second book. I zamówił inną książkę. Yes, sir, you know that this God of yours is through Jesus Christ, my Father. A czy, proszę pana, czy pan wie, że ten pański Bóg stał się moim ojcem przez Jezusa Chrystusa? And then this conversation was finished. I na tym się rozmowa zakończyła. A really a nice man. Bardzo miły, grzeczny człowiek. And it's so sad when you think about that. I jest to bardzo smutne, kiedy pomyślimy o tym. They have the scriptures of the Old Testament. Że oni mają pismo Starego Testamentu. But one lady said to me, I don't want to have this man. And she pointed to me, I mean, of the cross, I mean, that is Christ. Ale and I said to him, the Jewish woman, yeah. Pamiętam, jak pewna Żydówka mówiła, powiedziała do mnie, że nie chce mieć nic z tym człowiekiem, wskazując na Chrystusa. That this God, never a nation had so deep. Naród nie miał tylu, stał się moim ojcem przez Jezusa Chrystusa. W swojej historii, co naród izraelski. But it is, and then this, the conversation was finished. I na tym się. What will happen in future? Ale to to jest nic w porównaniu do Betlemu, czyli w Górze Świątynne w Jerozolimie, to są najdroższe miejsca na świecie. So because there the third temple will be built. Ponieważ tam ma być zbudowana trzecia świątynia. And one of the most. Pasiesz swoje stado, czyli gdzie jesteś po prostu. And once again now she starts to ask for his beloved. Her beloved, sorry. Mm-hmm. Czyli znowu pyta się jeszcze raz o swego umiłowanego. And the Lord gives a wonderful answer and says, if you don't know that, you're the most beautiful amongst the women. I on daje piękną odpowiedź. Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza, ósmy wiersz. Jeśli tego nie wiesz, najpiękniejsza wśród kobiet. Go to the footsteps of the flock. Mm, czyli idź za śladem owiec. Where the flock goes through, there's the bridegroom. There's the
Czyli tam, gdzie idą owce, to on, tam właśnie jest pasterz. It's sometimes so easy. If you ask, where can I go? Where can I go? Also as Christian today. To jest takie proste. Jeśli jako chrześcijanie dzisiaj się zastanawiamy nad tym, gdzie mamy iść. Look the place where the shepherd is. To spójrzcie na to, gdzie jest pasterz. And although there is a good pasture. I też gdzie jest ta dobra pasza, czy też pokarm. Now he gives wonderful information about the bride. I w czwartym wierszu czytamy wspaniałą informację, czy słowo na temat oblubienicy. W czwartym rozdziale, przepraszam, w pierwszym wierszu. You are fair, my love. You are fair. Fair, my love. I'm going to look in another translation. That's the reason why I've taken another translation. Nie pamiętam, co to znaczy. Yeah. Kuchana prawdopodobnie. What is it in Polska? U nas jest 4 rozdział, 1 wiersz. U nas jest po prostu: jesteś piękna, moja przyjaciółko. Yeah, my friend. Fur is a kind of beloved. Yeah. And in Deutsch? Nice, beautiful. Schön, yeah. Schön. Czyli jest dobrze. Jakże jesteś piękna, moja przyjaciółka. When you read the Bible, kiedy czytamy Biblię, what says the Lord about us? Co Bóg mówi o nas? When you remember how we came to the Lord. Kiedy przypomnimy sobie, jak przyszliśmy do Pana. Awful. Straszni, okropni. Sinful. Grzeszni. Liar. Kłamcy. Biblia to nazywa grzesznik. Najświętszych meczetów muzułmanów. Nic nie było, tam stoi. Though you can imagine what will be happen when this and then we found a moment in our life. Will destroy it. I teraz możemy sobie wyobrazić, co się stanie, kiedy stanie zburzony. This moment w naszym życiu. And thank God that He gives moments in our life. Możemy dziękować Bogu za takie momenty, kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, gdzie jesteśmy i kim jesteśmy. And He shows us the cross comes from the deep. Grzeszników. And what do we in that situation? What we do in that situation? I co my na to robimy? It is so easy. To accept Jesus Christ as the Savior. Jest to tak łatwo, żeby przyjąć Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. And thank Him for that grace. I dziękować Mu za tę łaskę. And you could ask, why there are not so many people who accept it? Ale kiedy zapytamy, dlaczego nie ma tak wielu ludzi, którzy to czynią? Because the most difficult thing is to accept that we are sinful and wrong. Ponieważ jedną z najtrudniejszych rzeczy jest to, żeby uznać to, że jesteśmy grzeszni i robimy źle. I remember a man from Germany. Pamiętam człowieka z Niemiec. With a bicycle, runner. Depression and. A więc ta kobieta jechał na rowerze. It was a tap in Polska. That happened. Erwischt. They have found that he had taken anabolika or doping. Czyli brał narkotyki. Tak. And this man was accused about. Wielkiego cierpienia przychodzi. And she asked and started to ask for the bread. I był oskarżony o branie. I zaczyna pytać. Impossible. No, I didn't do that. I on mówił, to oblubieńca. To nie robiłem, zaprzeczał temu. So many people have seen also in the news or have heard, and she says, say the first seven, where are you? Siódmy. Read about in the newspaper who had the same situation. I wielu ludzi o tym czytało, słuchało właśnie o tej sytuacji. And it could be so easy to be honest and say yes, you are right.
It could be so easy to be honest and to say, oh yeah, you are right, I did it, I did that. I to byłoby, czy było tak proste, żeby powiedzieć, tak, rzeczywiście brałem to. Chodzi o sportowca, który brał doping. But you can look where you want. Nobody has done it. Nobody. Ale no po prostu on tego nie zrobił. And in many parts of sport you will see that of the same situation. I w wielu dziedzinach sportu mamy tę samą sytuację. And that is the situation that we can say, okay. We have to be honest in the eyes of the Lord. Powinniśmy być uczciwi w oczach Pana. And only for those people the Lord will show grace. I tylko dla takich ludzi Bóg okaże łaskę. And then he says to her, you are beautiful. I oblubieniec mówi do oblubienicy, jesteś piękna. Because she repented to the Lord. Ponieważ ona pokutowała przed Panem. Wiersz. We find once again here written here in the Bible two things of give me